Cześć, witajcie, z tej strony Szymon Hopka z kanału Filmujemy. Widzimy się w kolejny poniedziałek o godzinie 18. I nie wiem, czy oglądałeś film, w którym pokazuję ci, jak wejść w świat Premiere Pro. Jeżeli nie, to tutaj wyskakuje karta. I prosiliście o drugą część, mówiąc o color gradingu. I słuchajcie, ja muszę zrobić taki odcinek, w którym pokażę wam przede wszystkim cały panel do robienia kolorów. Więc słuchajcie, kawa w dłoń, chillujemy, poniedziałek jest za nami. Teraz poświęcamy się naszej pasji i temu, co kochamy najbardziej. No i jesteśmy już w Premiere Pro. Słuchajcie, teraz Premiere Pro jest stworzony w taki sposób, że mamy pewne zakładki, w których łatwiej będzie nam robić pewne rzeczy. I słuchajcie, mamy 8 takich zakładek. Nas dzisiaj najbardziej interesuje jedna zakładka, czyli zakładka Color. I teraz, słuchajcie, po prawej stronie wyświetla nam się coś, co nazywamy Lumetri Color. Jest to generalnie takie miejsce, w którym mamy możliwość robienia właśnie kolorowania. I jest to, słuchajcie, takie miejsce, gdzie mamy wszystkie potrzebne nam narzędzia do tego, aby przede wszystkim dokonać kolor korekcji. I tutaj też odsyłam cię do odcinka, który już powstał. Jak widzicie, ja właśnie tak staram się robić, żebym mógł gdzieś tam wracać, bo nie da się wyjaśnić wszystkiego w jednym odcinku. Ale też, żebyśmy mogli między innymi dodawać już jakieś tam gotowe luty, żeby to wszystko modyfikować, żeby po prostu color gradeować obraz. No to słuchajcie, ja wam dzisiaj wytłumaczę, na czym wszystko polega w zakładce Lumetri Color i prawdopodobnie już po tym odcinku będziecie mogli kolorować. Po swojemu, tak jak sobie uważacie, bo ja wam nie mogę powiedzieć, jak macie skolorować swoje ujęcia. No to słuchajcie, przechodzimy do pierwszej zakładki, która nazywa się Basic Correction. I tak naprawdę w tej zakładki będziemy używać w momencie, gdy chcemy po prostu zrobić właśnie korekcję. I ja już mówiłem o tym w odcinku, ale bardzo ważna jest kwestia tego i będę zawsze to powtarzał, czyli tak zwanych scopesów. Tak naprawdę, gdy robimy cokolwiek z kolorem, to musimy patrzeć się na różne wykresy. I tak, mamy teraz na przykład pierwszą rzecz, czyli white balance. Jeżeli chodzi o white balance, to ja polecam wam zawsze już zadbać o to na samym początku, jak kręcicie swoje ujęcia. I na to patent jest tak naprawdę bardzo prosty. Wystarczy, słuchajcie, pokazać białą kartkę właśnie do kamery na samym początku ujęcia, po to, żeby później zrobić mały trik. Mamy, słuchajcie, tutaj, ja to nazywam pipetką. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale ja tak mówię. I słuchajcie, najeżdżamy tą pipetką na białą kartkę papieru po to, żeby program ustawił nam odpowiednią temperaturę barwową. Ale słuchajcie, spróbujemy. Teoretycznie ta ściana jest biała i jest całkiem okej, ale jeżeli wydaje nam się, albo jeżeli chcemy uzyskać zupełnie coś innego tą temperaturą barwową, to słuchajcie, możemy sobie przecież przesuwać bardziej w stronę niebieskiego albo bardziej w stronę pomarańczowego. W tym wszystkim, słuchajcie, może wam pomóc ten wykres, który powinien po prostu być jak najbardziej równy, czyli mniej więcej teraz mamy całkiem ok. No i taka powinna być temperatura barwowa według wykresu. Ale pamiętajcie, że color grading zawsze jest subiektywny i to wy uważacie najlepiej. No i słuchajcie, później mamy tint, czyli mamy odcień. No i to jest też bardzo ważna kwestia, bo czasem jest tak, że na przykład gdzieś pojawia nam się jakieś zabarwienie, na przykład jakieś różowe albo na przykład zielone, to właśnie tym wykresem i tym suwakiem możemy to leciutko zbić. I teraz słuchajcie, przechodzimy do kolejnych suwaków, które mamy, czyli mamy ekspozycję. Jeżeli troszeczkę brakło wam tej ekspozycji podczas nagrań, albo po prostu nie zauważyliście, to zawsze możecie, słuchajcie, dodać. Ja wam polecam dodawać jak najmniejsze wartości, ze względu na to, że materiał, który nagracie, jest najważniejszym wyznacznikiem. Czyli jeżeli nagrywacie, nie wiem, jakimś Canonem, tak jak ja, w 8 bitach, nie ma żadnego tam loga ani nic, to słuchajcie, z tą ekspozycją uważajcie, bo możecie narobić mega szkód w materiale. Jakie szkody, słuchajcie? No może pojawić się jakieś ziarno, jakieś po prostu piksele, no nie będzie ten obraz wyglądał dobrze. Ale jeżeli macie jakiś 10-bitowy materiał albo jakieś rawy, słuchajcie, no to tutaj to już w ogóle macie temat elegancki. Bo możecie, słuchajcie, z tego materiału wyciągnąć o wiele więcej. No i później mamy, słuchajcie, bardzo prosty suwak, kontrast. I tutaj też musicie stosować się najlepiej do jakiegoś wykresu, po to, żeby stwierdzić, czy to ujęcie już jest odpowiednio skontrastowane. Ja, słuchajcie, najbardziej lubię stosować się do tego wykresu. Teraz elegancko powiedzmy, że ten kontrast może zostać zostawiony. Później mamy, słuchajcie, zakładkę highlights, czyli tak naprawdę tym suwakiem ściągamy albo dodajemy wszystkie jasne partie obrazu. I tak jak widzicie, słuchajcie, albo je ściągamy, albo je dodajemy. To już jest kwestia zależna tylko i wyłącznie od was. No i później analogicznie, jak mamy highlighty, to możemy też zająć się cieniami. I tutaj, słuchajcie, uważajcie z tym shadowem, żeby też nie narobić jakichś niesamowitych szkód w waszym obrazku, żeby nie było takiej sytuacji, że tutaj będzie wam wychodziło coś poniżej zera, ponieważ wtedy utracicie w czarnych partiach obrazu po prostu dane. No i później, słuchajcie, mamy zakładkę whites i mamy zakładkę blacks.
Przy zakładce Blacks to samo, analogicznie uważajcie, bo tu właśnie później zaczynają się pojawiać takie artefakty, a tego raczej nie chcemy. Saturacją jest tak, że to wy ustalacie, czy chcecie mieć bardzo nasycony obraz, czy może chcecie po prostu tego obrazu nie mieć tak nasyconego, czyli go zdesaturujecie. I przechodzimy, słuchajcie, teraz do zakładki Creative, gdzie możemy robić różne kreatywne rzeczy z naszym obrazkiem, czyli tak naprawdę go kolorować. W zakładce Look możemy dodawać tak zwane luty, czyli coś, co jest bardzo teraz popularne. Ja nie jestem przeciwnikiem wykorzystywania lutów, ale trzeba robić to mądrze. No i słuchajcie, mamy tutaj takie luty, które daje nam Premiere Pro i z nich również możemy, słuchajcie, korzystać. Możemy sobie to narzucać. Co to są luty? Tłumaczyłem to, no tutaj w odcinku. Już był. Mamy suwak Faded Film, który narzuca nam taką fajną poświatę. Może ona być wykorzystywana, gdy chcecie troszeczkę na przykład nawiązywać do jakiegoś taśmowego looku. Następnie mamy suwak, który odpowiada za wyostrzenie jeszcze tego obrazka. No i tutaj możemy sobie ustawić wartość 20. Raczej wyżej niż 20 staram się nie przekraczać. No i mamy też zakładkę Vibrance, która jest taką troszeczkę saturacją. Ja na przykład często robię tak, że zdejmuję Vibrance, ale dodaję troszeczkę saturacji i taki jakiś fajny look nam wychodzi. I teraz słuchajcie, w tych dwóch kółeczkach możemy dodać tak zwane właśnie odcienie. Mieliśmy też zakładkę tutaj w Basic, mieliśmy Tint i teraz możemy go dodać albo w cieniach, czyli na przykład wtedy wszystkie cienie będą niebieskie, i możemy go dodać w highlightach, na przykład w czerwone. To raczej nie wygląda dobrze, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. I jeszcze w tym wszystkim możemy balansować, albo dodać, albo odjąć tego tintu. I to też jest bardzo zależne oczywiście od was. Teraz słuchajcie, przechodzimy do zakładki Curves. To jest zakładka, dzięki której na przykład możemy zdjąć kolor zielony. Jak widzimy, na wykresie zdejmujemy elegancko zielony tutaj. I generalnie w prawym górnym rogu mamy wszystkie highlighty, a w lewym dolnym mamy wszystkie shadowy. Więc jeżeli chcemy na przykład więcej dodać sobie w highlightie, to mniej więcej musimy ten wykres tak ułożyć. No i następnie mamy też bardzo ważną zakładkę, czyli saturację, ale danego koloru. Czyli na przykład chcemy, słuchajcie, zdjąć wszystko od czerwonych do mniej więcej zielonych. No to słuchajcie, zaznaczamy tutaj dwie kropeczki i ściągamy to, słuchajcie, w taki sposób. Jak widzimy, wszystko co jest żółte, wszystko co jest czerwone, po prostu zdejmujemy z tego saturację, czyli po prostu odejmujemy kolor. I teraz przechodzimy do zakładki Color Wheels i tutaj jest właśnie najważniejsza tak naprawdę zakładka, jeżeli chcecie kolor gradować. Możemy, słuchajcie, zwiększyć te cienie, możemy zwiększyć te półtony, słuchajcie, i możemy zwiększyć właśnie te highlighty. I też w tej zakładce możemy poszczególnie, na przykład tylko i wyłącznie w shadowsach, czyli w tych ciemniejszych partiach obrazu, dodać na przykład niebieski. Później na przykład dodać, słuchajcie, troszeczkę w midtonach takiego czerwonego i na przykład w highlightach też troszeczkę niebieskiego. I teraz przechodzimy do kolejnej zakładki HSL Secondary i tutaj, słuchajcie, możemy sobie wybrać konkretny kolor, czyli na przykład żółty, i na nim możemy pracować. Czyli na przykład zmienić mu temperaturę, dodać mu trochę odcienia, kontrast, sharpen, jeszcze trochę saturacji. No i ostatnia zakładka to jest generalnie winieta. No, jak ktoś chce używać winiety, to nie ma problemu. Ja raczej jestem takim przeciwnikiem, ale to wszystko zależy od tego, czy będzie ona pasowała. No i słuchajcie, jak widzicie, zakładka Lumetri Color jest bardzo prosta, tylko kwestia jest najważniejsza taka. To jest w sumie najważniejszy powód, dla którego nie mogę zrobić takiego konkretnego odcinka o color gradingu. To jest to, co ty chcesz uzyskać na właśnie swoim obrazie. I też kwestia, czym ten obraz zarejestrowałeś. Ostatni mój wniosek jest po prostu taki, aby wszystkich tych właśnie suwaków po prostu się nauczyć, żeby się pobawić, żeby potestować, żeby wrzucić jakiegoś luta i później na przykład go modyfikować jeszcze i po prostu uczyć się tego, jak współgrają ze sobą kolory. I jak się tego nauczycie, to na pewno wasze filmy będą wyglądały elegancko. No i słuchajcie, to by było na tyle dla wszystkich nowych użytkowników. Zapraszam was do zasubskrybowania właśnie tego kanału. W każdy poniedziałek o godzinie 18 nowy odcinek. Jeżeli z color gradingujecie już swój właśnie film, to możecie go wrzucić na grupę. Filmujemy, linka oczywiście znajdziecie w opisie. No i słuchajcie, to by było na tyle, wpadajcie na mojego Instagrama, ja tam też się wypowiadam i mówię właśnie do was, więc wpadajcie, bo myślę, że czasem coś się ciekawego możecie dowiedzieć i ja też się mogę dowiedzieć czegoś ciekawego od was. No i słuchajcie, to by było na tyle, ja już wam nie zabieram tego poniedziałkowego wieczoru, życzę wam miłego tygodnia, tak po prostu, żebyście robili fajne filmy, no i co, trzymajcie się, na razie, cześć.